Cześć wszystkim, tu znowu Ponio 7, a to jest, mam nadzieję, dalszy ciąg Tasaka. Otóż w poprzednim filmie rozwaliliśmy bossa i myślałem, że to już jest koniec tej gry, ale kolega napisał w komentarzu, iż da się upodobnić do Kloszarda. Otóż trzeba pójść do farmera, trzeba zabrać łachmany, wyparowania 2, kark plus 1. Tak. To bierzemy sobie. Teraz je nakładamy i zobaczymy, co się stanie. Teraz pójdziemy pogadać z Kloszardami. Zapiszę. I gadamy do bramkarza. Chcę przejść, ależ nie jesteś Kloszardem. Takie rozkaże. Ale ja jestem kloszardem. Czyżby umknęła ci moja kloszardność? Ach, rzeczywiście. Widać po ubraniu. To ja zmykam na drugie śniadanie. Okej, zmykaj. My sobie pogadamy z kloszardzim szefem. Jak zwykle zapiszemy. Chociaż ta gra lubi niespodzianki. Ha, witaj czyściochu w tym, w czym program. Pragnę zostać kloszardem. Zawsze przyjmiemy chętnie takich jak ty. Może napijesz się coś z nami? Jam abstynent. Nim dokończysz, jakiś kloszard trzęsący się z tyłu wali ci butelką po głowie. O, moja głowa. Padasz na ziemię. Wygląda na to, że jesteśmy w więzieniu. Co ja tu robię? Siedzisz, stary. Przyniósł cię pewien gość ze slumsów, twierdząc, że strasznie rozrabiałeś w barze. A że cuchnąłeś dosyć znacznie, strażnicy zamknęli cię, nawet nie sprawdzając całej sprawy. Ha, ha, ha. Ha, ha, się pisze przez samochód. A, to potworna manipulacja, ten system jest zły. Hola, nie miej pretensji do drugiego biednego i niewinnego skazańca. Jakiś pomysł, jak się stąd wydostać? Mi pomysły nie są potrzebne, wychodzę stąd lada moment. Ale ja muszę się stąd wydostać. Być może, ale to już nie mój interes. Ha, 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 ha. No dobra, to spróbujmy. Spróbujmy jeszcze inaczej z nim porozmawiać. Wyglądasz na mądrzejszego ode mnie. No fakt, dobra, zdradzę ci coś. Jestem początkującym demonologiem. Być może udałoby mi się ciebie stąd wydostać za pomocą tego czy innego demona. Nie ukrywam, że jestem tym raczej początkujący, więc... Powiedzmy, że tak. Super, jedziemy zatem. Pomyślmy. Tak, daj mi narysować tutaj trójkąt. Daruj sobie wstępną inwokację. Przywołuję ciebie, wielki markizie bar wodykuch. Przybądź w imię... Nie, tfu, nie to. To przecież demon od programowania. Na pewno wiesz, co robisz? Jasne, jasne. Tak, tak. Teraz będzie dobrze. Zaczyna recytować zaklęcie. Wygląda na to, że działa. Pod murem kryje się tu niepozorna miejska straż. Okej. Okay. Teleportował nas. Co teraz możemy zrobić z kloszardami? Nie wiem. Kloszardy najwidoczniej zniknęli. Dobra, no to pójdźmy do tego burmistrza. Fiodor, pogadajmy. Mam robotę, ty chyba też nie powinieneś się nudzić, co nie? I co teraz? Nie wiem, kloszardzi uciekli. Czy mogę pójść z powrotem do straży? Nie. No to szukamy czegoś. Czegokolwiek. Że ten demonolog, co wyszedł, gdzieś się może pojawił. Bar? Nie, zamknięty dalej. O, biedna chałupa. Kloszard tu mieszkający wydaje się być w razie zakłopotany. Uch, czyżbym zapomniał zamknąć drzwi? Co chowasz w swojej piwnicy, brudzie? Nigdy się tego nie dowiesz. A masz...
Ciach, rach, pach, jebut, glam. Zabiliśmy koszarda, jupijej, zapiszmy zanim zejdziemy do piwnicy. Przy tanim napoju siedzi tutaj kroszarski szef. Na twój widok zrywa się gwałtowniej. Przepraszam. Nie, przepraszam, tylko teraz łanie wyjawisz, o co tu biega. A co zawsze nic nie... Nie stać nas nawet na porządne zmenelenie naszych ubrań, więc improwizujemy tak czy inaczej, ale... Przyrzekam, że już nie będę. Opuszczę miasto i będę dobrym kroszardem. Nic z tego... Chcemy go zabić, czy nie chcemy? Wiesz, wiecie, w końcu to człowiek i rozumiał sobie swoje błędy, więc powinniśmy dać drugie szanse, ale nie jesteśmy orkiem, zabijmy go po prostu. Gin, kloszardzie. Prowadzę atak. Zdobyliśmy poziom. No to sprytność. Twój przeciwnik postawił coś po sobie. Cóż to jest to coś? Menelska gazrurka plus 3. A, bardzo śmieszne. Dobra, to wychodzimy. Wkrocz do ratusza. Fiodor! Kroszarski szef był afektowny złem. Zgładziłem go i świat jest piękny. Tak, z tego co wiem, sytuacja się już poprawiła. Taki miły gość, kto by pomyślał. Masz coś jeszcze? No, tak. W wschodnich murach miasta znajduje się wrota Wumpusa. Potworek mimo zamknięcia jakoś wydostaje się na zewnątrz i podgryza nam mieszkańców. Weź klucz i załatw drania. Ach, no i musisz jeszcze skombinować sobie odpowiednie strzały. Z tym sobie dasz radę. A skąd taka pewność, że potrafię strzelać? Znikąd. Nie musisz potrafić. Takie strzały nie potrzebują nawet łuku. Nie mam pojęcia, o czym on mówi, o jakich strzałach. Może elfi jegomość będzie coś wiedział, elfi cieśla. Potrzebuję specjalnych strzał na Wumpusa. Następny? O, napisał hehe przez dobre ha. Tak mi was szkoda, że odda ci zestaw za darmo. Dostajesz zestaw samą wstrzeliwiających się strzał na Wumpusa z promocji. Skurzysz jeszcze na coś? Wow! Okej, mamy 1000 złota. Czy coś z tego możemy wydać? Gdzie są te strzały? List, rękawice, połóż, płaszcz, miecz, kostur, power powder, power puder. O, to się przyda. Leczniczy korzeń, dynie, syszyszka, teleportacja. Nie, tu tak to bardzo nic nie ma. Czy mogę strzelać? Nie potrafię strzelać. To gdzie są te strzały? Nie wiem, ale może w odpowiednim czasie okaże się, iż zadziałają. Dobra, BMS, mistrz gildii. Pragnę mocy i stali. Manewry. Pragnę młynarskie sztuczki bitewne. Tak, a potem możemy kupić kurs efektywnego skakania, jak zaoszczędzimy. Coś mi mówi, że w tej jaskini może się przydać. Nie, żebym kiedykolwiek już był w tej jaskini, żebym cokolwiek o tym wiedział. Tak mi coś mówi. Ach. I żarcie nam się skończyło. No to zjemy sobie parę arbuzów. Szkoda, iż nie możemy już pójść z powrotem do kopalni owoców. Teraz jest już zamknięta, jak poddaliśmy klucz właścicielowi. A można było się tam nieźle nafarmić żarcia. Ale myślę, że na razie jednak żarcie nam jeszcze nie stanie. Okej, jeszcze jeden przeciwnik. Już mamy złoto na manewr. Właśnie, nie korzystałem z niego. Straszna mina. Nie masz kogo zastraszyć. Może znajdźmy kogoś do zastraszenia. Straszna mina!
Ziemię wyciągę. Hatif nad ociera się o ciebie. Wróg ucieka przerażony twoją charyzmatycznością. To był Hatifnat? Tamto to był Hatifnat? Nie wiem. Wygląda na to, że zabiliśmy Hatifnata. Cokolwiek to nie było. Okej, idziemy nauczyć się skakać. A właśnie, mogę też zmienić łachmany na lichy płaszczyk? Nie, nie. No, łowczy pancerz, o właśnie. Nie, nie zakładamy mnelskiej gazdrurki plus 3. Okej, mistrzu Gildi. Pragnę mocy i stali, ponownie. Właśnie, chciałem mieć to mlinarskie sztuczki litewne. Opis wykonania skutecznej techniki, dzięki której zwykłego ataku wykonuje się szybko. Coś tu nie działa. Albo po prostu używanie tego nie potrzebuje żadnego. Może automatyczne jest, nie wiem. Bo. No. Nieważne. Chcę wyjść. Mi się klawisze mylą. To jest problem. Dobra, no to idziemy do jaskini Wąpusa. Czy jak to tam? Goblin. To jest goblin. Okej, grota Wąpusa. A właśnie, jak te manewry? Właśnie, mam tylko straszną minę dalej. A to wchodzimy. Boss music od razu. O, możemy strzelać. Właśnie. A. Właśnie, pierwszy raz jestem w tym temacie. Kiedy nacisnę strzelaj, muszę nacisnąć kierunek, w którym chcę strzelać, więc nacisnę w dół. Pudło. Strzelaj tam. Aha! Dostałeś wampusa. Hehehe. Wampus zostaniecie następnym razem. W pokoju 231. Strzelamy tam, tam, tam. Nic nie ma. Czuję przepaść, nie wiem o co chodzi. Pudło, 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 pudło. A to wejdziemy tam. Tam, pudło, pudło. Sk, sk. Wampus cię dostał. Aha, teraz jesteś niczym tylko nawozem. Nie wiem o co chodzi. Strzelamy na wszystkie kierunki. Nietoperze są blisko. Aha, dostałeś Wąpusa. Hehe, Wąpus zostanie cię następny raz. Pochwycił cię super nietoperz. Wą do gdzieś indziej. Ale jak? Czy mogę coś zaczarować? Nie potrafię czarować. Czy mogę uciekać? Czy to jest jakiś bug? Pieśń questowy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jeszcze raz. Pierwszy slot. Wątek gdzieś indziej. W sumie mogłem teraz użyć czaru. Czaru teleportacji obozowej, ale nie. Tam tylko jeden. Nietoperze są blisko. Thank you.
Pochwycicie super nietoperz. Bom do gdzieś indziej. Dobra, no to używamy tej teleportacji. Przedmioty depozytów. Głowy. Głowy wumpusa. Więc co, mamy głowę wumpusa? Nie, też nie mamy. Znaczy nie raz go wystarczyło trafić. Okej, dobra. To jeżeli chodzi o improwizację. Potrzebuję coś zakupić. I ty nie masz teleportacji, bo zrobię. No to żegnę. Idziemy do... Hatif. Hatifnat. Tak wygląda Hatifnat. Znowu zabiliśmy go i znowu nie zauważyłem, że to był Hatifnat. Okej, dobra. Pytanie teraz. Kto nam zlecił zabicie wampirsa? A, burmistrz. No to idziemy do niego. Możemy jeszcze kupić jakieś magiczne kram. Artykuła magiczne, na przykład teleportacja bazowa. Tak, 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 tak. I nie mamy złota, ponieważ po co komuś złoto. Dobra, zapiszemy i Fiodor. Oto głowa wumpusa. Świetnie, świetnie, no widzę, że na coś się nam przydajesz. Jak rozumiem, jesteś zainteresowany dalszą pracą dla dobra społeczności, zawsze. Dobra, teraz zatem coś się odrobinę bardziej skomplikowanego. Tym razem problem są gobliny. Jak może wiesz, sens istnienia tych nikczemnych stworzeń to przede wszystkim naprzykrzanie się innym. Do tego odkryły właśnie dobrodziejstwa bycia religijnymi. What? Goblińskie plemię odkopało jakąś starą świątynię zapomnianego goblińskiego bóstwa. Czczony na nowo Bóg urósł w siłę i stał się kłopotliwy, gdyż głównym celem modłów jest niszczenie naszych upraw. Wypada więc go zniszczyć. Zniszczyć? Boga? No nie ma co dramatyzować. Może wszystkie gobliny nie są najlepszymi pobożności. Nie są najlepsze w pobożności, a mało wiary oznacza małego Boga. Myślę, że większy problem będzie dostanie się do tej świątyni. Niestety nie mamy pojęcia, gdzie ona jest. Niemniej powodzenia! Dobra. Dam jeszcze jeden punkt sprytność. No i co, możemy wyjść? Nie mamy złota. Nie mamy złota. Nic nie mamy. Nie mamy też pojęcia, gdzie szukać tych goblinów. Goblina... Goblina pielgrzymka. Okej, ale... Pamiętacie, na południu była jedna droga na zachód, blokowana przez strażników, była jedna droga na wschód, blokowana przez totemy, więc zapewne tam się udamy w następnym odcinku. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.